Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Katarzyna Kleczka z Debel. A dziś w programie, jak dbać o siebie i swoich bliskich w czasie pandemii. Regularna dezynfekcja dłoni to jest to, co możemy zrobić. To jest najważniejsza rzecz. Policja ostrzega przed oszustami. Oszuści już próbują wykorzystać obecną sytuację, wysyłają fałszywe wiadomości. Kolejny dzień walki z koronawirusem. Co zmienić w swoim zachowaniu po kilkudniowej kwarantannie? Czy jesteśmy bogatsi w wiedzę? Czy wiemy, kiedy można spodziewać się stabilizacji zachorowań? O tym, jak dbać o siebie i swoich bliskich w tym trudnym czasie. O tym wirusie powiedziano już wszystko, z wyjątkiem odpowiedzi na najważniejsze pytanie, jak go zwalczyć. Dziś wiemy, że jedyne, co możemy zrobić, w trosce oczywiście o swoje zdrowie i życie, to przebywanie w domu. Mamy jedną z większych liczb rozpoznanych zakażeń, ale nie jest to dziwne z uwagi na to, że jesteśmy dużym województwem i również umiejscowionym przy granicach zachodnich kraju. Na razie śledząc codzienne meldunki Ministerstwa Zdrowia widzimy, że to tempo narastania nowych zachorowań jest w miarę stabilne. Czyli nie możemy jeszcze powiedzieć, żeby ta epidemia hamowała. Musimy pamiętać, że wszystkie wdrożone przez rząd ograniczenia przyniosą efekt dopiero po takim średnim okresie wylęgania patogenu, czyli po 5-7 dniach. Wcześniej nie ma co się spodziewać jakiejś zmiany. W związku z tym dopiero myślę, że koniec tygodnia, początek kolejnego przyniesie odpowiedź na to pytanie, czy środki są skuteczne, czy też nie. Jeżeli chodzi o to utrzymywanie się wirusa na powierzchniach, to sprawa do końca nie jest taka jednoznaczna, bo są prace, które wskazują, że jednak ten wirus potrafi przeżyć dłużej. Dlatego też regularna dezynfekcja dłoni to jest to, co możemy zrobić. To jest najważniejsza rzecz. Po dotknięciu klamki, po dotknięciu jakiegoś przycisku, po dotknięciu wózka, po dotknięciu czegokolwiek w przestrzeni publicznej poza domem, musi być dezynfekcja dłoni. Dlatego, że wirus pozostanie na dłoniach i w momencie na przykład dotknięcia twarzy czy spożywania posiłku może dostać się do naszego organizmu. Co do unikania innych osób, no to niestety taka jest prawda. To jest jedyne, co my możemy w tej chwili zrobić. I to jest rzecz, która pomogła opanować epidemię Chinom. Ale my teraz wiemy, że Chiny zamknęły już szpitale, które były zbudowane z celem leczenia tych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Musimy za wszelką cenę przestrzegać rygorów. I tutaj uważam, że nie poddawanie się kwarantannie jest wyjątkową lekkomyślnością. Natomiast zakupy czasami trzeba jednak zrobić. Ale to musi być zgodnie z zaleceniami sklepów, czyli minimalna ilość osób wchodzących do środka, unikanie dotykania różnego rodzaju rzeczy w naszym otoczeniu, dezynfekcja dłoni i później już wracamy do domu. Jeżeli chodzi o przebywanie dzieci z dziadkami, no nie jest to chyba jednak najbardziej szczęśliwy pomysł, dlatego że dzieci potrafią chorować bezobjawowo i tak naprawdę nie będzie wiadomo, czy jest nosicielem, czy nie jest, szczególnie takie dziecko, które się bawi z innymi rówieśnikami. Ja bym na jakiś czas jednak, no to i mówię, mam na myśli oczywiście osoby zaawansowane wiekowo, osoby obciążone różnymi chorobami. Nie mówię o dziadkach 60-letnich, bo tacy jak najbardziej są przecież. Mówię tutaj rzeczywiście o osobach 80-letnich i z różnymi schorzeniami, jednak żeby nie zostawały z dziećmi mimo wszystko. Natomiast co do ich opiekunów, zdecydowanie tak. No to musi być regularna dezynfekcja dłoni, to musi być zdecydowana reakcja w momencie przeziębienia. Ktoś jest przeziębiony, nie może mieć kontaktu w żaden sposób z osobą starszą. Pamiętajmy, zagrożenie zarażeniem koronawirusem możemy zminimalizować przebywając w domu. To najważniejsze, co teraz możemy zrobić. Były już oszustwa między innymi na wnuczka i na policjanta. Teraz, aby wyłudzić pieniądze, złodzieje wykorzystują epidemię koronawirusa. W związku z epidemią koronawirusa zwiększył się zakres obowiązków poszczególnych służb.
Do zadań policji należy teraz także m.in. kontrolowanie osób objętych kwarantanną. Na tą chwilę jest to kilkadziesiąt adresów, które policjanci codziennie sprawdzają, odwiedzając takie osoby. Oczywiście nie wchodzą z nimi w bezpośredni kontakt. Odbywa się to na zasadzie tego, że podjeżdżają pod dany adres, kontaktują się telefonicznie z osobą, proszą ją, aby ona się pokazała w oknie, pytają jednocześnie, czy taka osoba dobrze się czuje, czy czegoś jej nie potrzeba, czy nie trzeba jej czegoś dostarczyć. I odbywa się to codziennie, cyklicznie. Lista jest dostarczana na policję przez sanepid, dlatego te liczby cały czas się zmieniają. Dodatkowo jeszcze policjanci z Zabrza są też delegowani do pilnowania granic, w szczególności przejść, które zostały zamknięte w związku z zaistniałą sytuacją. Niestety zaistniała sytuacja stała się okazją dla oszustów. Przede wszystkim musimy uważać na to, jakie SMS-y do nas przychodzą. Oszuści już próbują wykorzystać obecną sytuację, wysyłają fałszywe wiadomości z prośbą o zalogowanie się, czy też podanie swoich danych osobowych, sugerując na przykład, że są zapisy na szczepionkę, albo że będą jakieś dotacje do wyżywienia, które mają być fundowane przez ministerstwo. Oczywiście są to wiadomości fałszywe, na takie wiadomości nigdy nie odpisujemy, nie wchodzimy w te linki, aby nie dać się oszukać. Trzeba być po prostu ostrożnym i spokojnym przede wszystkim. Zawsze się wykazać tą dozą zdrowego rozsądku i opanowania. Jeśli ktoś otrzymał SMS-a podobnej treści, może zgłosić to na policję. Najlepiej jednak zrobić to drogą mailową lub telefoniczną. Jeśli jest to zwykła rozmowa, chcemy podzielić się jakimś problemem z dzielnicowym, to w tym momencie ten telefon czy też kontakt mailowy jest jak najbardziej wystarczający. Dzielnicowi odpisują na maile, odbierają telefony w godzinach swojego urzędowania. Tak samo jeśli sprawa dotyczyłaby jakiejś skargi, też można zrobić to za pośrednictwem maila czy też telefonicznie. No i tak samo jeśli chodzi o zgłoszenie pewnych drobnych przestępstw. Jeśli na przykład jest to sprawa, która dotyczy, nie wiem, oszustwa na przykład na Allegro, gdzie wartość strat nie jest jakaś wysoka, to można to też zrobić za pośrednictwem maila czy też przy użyciu poczty tradycyjnej złożyć takie zawiadomienie i ono będzie normalnie szło drogą taką, jaką powinno iść. Będą wszczęte czynności sprawdzające, a ten kontakt będzie ograniczony. Osoba nie będzie musiała wychodzić z domu i narażać się na ryzyko zarażenia koronawirusem. W środowych wydarzeniach to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i zapraszamy na kolejny serwis jutro, jak zwykle o 17:15. Do widzenia.